Jeśli chodzi o nowy program Mieszkanie dla młodych, no to na razie mamy do czynienia jedynie z jego założeniami. Konkretnie chodzi o projekt, który zaledwie kilka dni temu trafił do Sejmu. I jeżeli weźmiemy pod uwagę zapisy projektu, no to nie napawa on optymizmem. Z jednej strony bardzo niewiele osób będzie mogło spełnić kryteria i zmieścić się w limitach, jakie w tym programie są przewidziane. Z drugiej strony trudno się spodziewać, żeby firmy deweloperskie zechciały z najciekawszymi ofertami zejść do takich poziomów cenowych, jakie przewidziane są w tym programie. Prawdopodobnie górne ceny metra kwadratowego, które będą się kwalifikowały do tego, żeby dostać dopłatę do mieszkania, będą tak niskie, że mieszkania, które będą się kwalifikować, będą albo gdzieś bardzo na peryferiach, albo będą w naprawdę niskim standardzie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem mieszkania w centrum miasta, w ciekawym budynku czy w interesującej inwestycji, no to prawdopodobnie tam mieszkań, które będą się kwalifikować do dopłaty, nie znajdzie. Zdaniem autorów programu, do programu kwalifikuje się około 100 tysięcy potencjalnych klientów. Natomiast jeżeli wczytamy się w limity i ograniczenia, które są w programie przewidziane, no to trudno się spodziewać, żeby potencjalnych dopłatobiorców było wielu. Zarówno wiek, jak i to, że mieszkanie musi być pierwszym mieszkaniem, że musi mieć do 75 metrów kwadratowych, że musi to być przede wszystkim mieszkanie nowe, czyli z rynku pierwotnego. Wszystko to powoduje, że grono potencjalnych beneficjentów programu bardzo, ale to bardzo się kurczy już w tym momencie.